Dzień dobry Państwu, Izabela Kozakiewicz. Witam Państwa serdecznie ze studia w Katowicach z Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Moim gościem jest Pani Karolina Nowak, Agencja Badań Medycznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Karolino, porozmawiamy trochę o innowacjach w branży medycznej, o medtechu, o tym, o czym można by powiedzieć, że Polska nie jest jeszcze mocna w tym temacie. Państwo powołali program, w ramach którego chcecie pracować nad innowacjami. Jakie są zamiary, cele tego programu? Tak, no pokładamy bardzo duże nadzieje w rządowym programie rozwoju sektora biomedycznego, który chce do sektora biomedycznego podejść bardzo holistycznie. Czyli po pierwsze w odpowiedni sposób zarządzać projektami, zarządzać w zasadzie wszystkimi aktywnościami w obszarze tego sektora, ale po drugie też finansować obszary, które są na podstawie trendów światowych, które przyniosą Polsce mierzalne rezultaty w perspektywie 5-10 lat, czyli w ramach programu mamy cztery obszary. Pierwszy to jest obszar zarządzania sektorem. Drugim obszarem jest to obszar dotyczący leków przyszłości i innowacyjnych terapii. Tam głównie skupiamy się na terapiach genowych, na terapiach komórkowych, na terapiach białkowych, ale też nie zabraknie nam narzędzi do finansowania innowacyjnych generyków, innowacyjnych postaci farmaceutycznych. To, co w tym momencie na polskim rynku już się dzieje, czyli wsparcie przedsiębiorców, czy też będą instrumenty dedykowane do innowacyjnych leków małocząsteczkowych. Trzecim ważnym elementem jest obszar wyrobów medycznych i zdrowia cyfrowego. Bardzo, bardzo ważnym z punktu widzenia agencji, ze względu na to, że projekty te po pierwsze nie są tak czasochłonne i nie są tak kosztochłonne, czyli jesteśmy w stanie wypracować innowacyjne rozwiązania w relatywnie krótkim czasie za też relatywnie małe pieniądze. I na co jeszcze chciałam zwrócić uwagę, na obszar czwarty, który jest dedykowany tylko i wyłącznie dla przedsiębiorców. To jest taki obszar instrumenty dla przedsiębiorców, gdzie będziemy finansować projekty zarówno na tym wczesnym poziomie gotowości technologicznej, na poziomie drugim, ale również te projekty bardziej zaawansowane, na poziomie co najmniej siódmym. W ramach tego instrumentu też przygotowaliśmy ofertę dla centrów transferu technologii, żeby pobudzić też tą przedsiębiorczość na uczelniach, w instytutach badawczych, żeby też oprócz tego pobudzenia przedsiębiorstw, też żeby uczelnie wychodziły z inicjatywami startupów, spin-offów, żeby to też działo się na uczelniach. No i w ramach jeszcze tego działania będziemy finansować kolejne centra wsparcia badań klinicznych. Obecnie mamy ich 17. Docelowa liczba to jest 55 w Polsce. No ten mariaż świata nauki ze światem biznesu łatwy nie jest, a te innowacje świata medycznego, chociażby te dotyczące leków nowej generacji, są, jak pani mówi, bardzo drogie. Jaki jest cel na tej ścieżce komercjalizacji innowacji i tego właśnie partnerstwa świata nauki ze światem biznesu u państwa w programie, żeby szybciej komercjalizować te innowacje?
Naszym takim celem jest wsparcie projektów, szczególnie na tym wczesnym, mówię, taki hotspot dla nas to są skończone badania przedkliniczne i pierwsza faza badań klinicznych. Wtedy, kiedy jest największe ryzyko tego niepowodzenia, bo na przykład już trzecia faza badań klinicznych to są badania wieloośrodkowe. Są to ryzyko już jakby się obniża taki, jeśli chodzi o sukces. Czyli ryzyko inwestycji dla inwestora. Tak. Chętniej weźmie. Ale z drugiej strony to są, tak jak wspominałam, badania wieloośrodkowe. Liczba uczestników to jest co najmniej kilkaset uczestników, więc one są bardzo, bardzo drogie. I dlatego wypracowując, jakby pobudzając tutaj nasz rodzimy przemysł farmaceutyczny, mamy nadzieję, że będziemy mogli te badania takie bardzo już kosztochłonne finansować właśnie za pomocą, jakby, że firmy będą mogły finansować w perspektywie, nie wiem, 5-10 lat. I tu postawimy kropkę. Proszę Państwa, o innowacjach w branży medycznej, polskich innowacjach. Pani Karolina Nowak, Agencja Badań Medycznych. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. A w kontekście komercjalizacji innowacji i mariaży świata nauki ze światem biznesu zapraszam serdecznie na naszą konferencję Reach for Biz Meetup, która już 2 czerwca w warszawskiej Kinotece. Dziękuję bardzo.